Świecił się jak kurwa Las Vegas nocą. I jak każdy facet bał się swojej żony. Gdy opadnie popiół, tylko przetrę stół. W środku wojny, krwi i potu. Nic więcej, już więcej nie zetnie mnie z nóg. Gdy opadnie popiół, tylko przetrę. Siemaneczko, tutaj Santos. Zapraszam na vlog numer 7. Po zajebistej przerwie. Ale mało pytań było, długo się to zbierało i tak wyszło. Więc zaczynamy, lecimy z pytaniami, bo jest ich troszeczkę. Pierwsze, jakie szkoły skończyłeś? Nie wiem, czy już o tym nie mówiłem, ale nie skończyłem żadnej. Nie, żartuję. Oczywiście podstawową gimnazjalną i technikum. No i zacząłem jeszcze później naukę w Żaku, jednak ta szkoła nie jest dla mnie. I osobiście jej nie polecam, no chyba, że ktoś chce zrobić sobie jakiś kierunek for free. To może sobie tam osobiście iść. Co najgłupszego zrobiłeś będąc w Holandii? Będąc w Holandii najgłupszego zrobiłem chyba to, że nie zapaliłem zioła. Tak mi się wydaje. Czemu ostatnio ganiałeś w dziwnych ubraniach po mieście? Bardziej to jak ubrania to był strój, a ganiałem, chciałem nagrać pranka, ale mi niestety nie wyszło. Materiały okazały się zbyt skromne w moim mieście i nie da się nic z tego praktycznie zrobić, tylko wrzucić na dysk i liczyć na to, że kiedyś w dalekiej przyszłości może coś do tego dogra. A tak jak na razie to nic z tego przyszłości nie będzie miało. Czwarte pytanie. Dlaczego ludzie na świecie uważają, że jesteś chamem, kiedy jesteś szczery, a kiedy walisz farbazony, nosiliby cię na rękach? Bardzo twórcze pytanie. W sumie sam nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo na to pytanie można by tu snuć długą dyskusję, nawet bym mówił. Ale no po prostu muszą być chyba głupi i nic więcej, tak? Jeżeli wolą się oszukiwać kłamstwem niż szczerą prawdą w oczy, no to tak. Tak trzeba ich robić w chuj, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Lepiej powiedzieć prawdę, czy skłamać? Oto pytanie, sami sobie na nie odpowiedzcie. Czy powiedzieć na początku lepiej prawdę, czy trzymać ją aż do samego końca, aż sama wyjdzie na jaw? Sami musicie dać sobie na to odpowiedź. Jak gdybyście postąpili? Możecie mi napisać w komentarzach pod vlogiem. Co sądzisz o goleniu jąder? O kurwa, o chłopie, ale dojebałeś pytanie, albo panno. A co ja mogę sądzić? Golić trzeba albo wypada. Nie pocą się, tak? Itp. Itd. Jaki masz model swojego laptopa? Jest to Asus R556. Za grube hajsy. Ale nie z YouTube'a. Tylko zapierdolu tymi rączkami. Czy to prawda, że kończysz z YouTube'em? Pogięło cię to moje hobby, nie kończę. Jak na razie skończyłem tylko nagrywać gry, ale dalej coś będę wymyślał, żeby było na kanale. O ile oczywiście będę miał na to dużo, dużo czasu. Albo troszeczkę mniej. I jakąś tam chwilkę, żeby to ogarnąć. Tu jest bardzo dziwne pytanie. Nie przeczytam, gdzie to było. Co ty odjebałeś wy? Wtajemniczeni wiedzą, o co chodzi. Co odjebałem? Aż tak mi nerwy puściły, że zapaliłem po raz pierwszy w życiu papierosa od 7 lat. To nawet nie jednego bym powiedział. A nerwy mi puściły, gdyż widziałem, jak ktoś, pewna osoba, zasadziła takiego pięknego kopa. Bezdomnemu chyba i nawet bezpańskiemu psu, znaczy no jak jest bezdomny, to raczej bezpański, wiadomo, chciałem powiedzieć odwrotnie. I wtedy mi nerwy puściły, a co się działo dalej,
Niech ta osoba wam wytłumaczy. Pytanie następne, już 9. Dlaczego ludzie ciągle gonią za hajsem, nie dostrzegają wokół osób, które je kochają i potrafią dać więcej niż pieniądze? Pewnie dlatego, że są pieprzonymi materialistami. Nie myślą, że pieniądze szczęście dają, ale za pieniądze szczęścia, miłości, szacunku i zdrowia nie kupisz. Wiadomo, przydają się w życiu, ale nie są aż tak ważne. Dlaczego nie lubisz hakerów w grach online? Rozumiem, grać sobie grę na PC-cie Sync Player. Przechodzisz, później możesz sobie pograć na hakach, jak ci tam, nie wiem, sprawia jakiś wyższy poziom trudności i nie byłby dla ciebie wyzwaniem. Nie możesz go przejść, to możesz sobie pograć, ale no kurwa, w grach online chyba rywalizacja ma być pomiędzy graczami, kto jest lepszy, a nie pomiędzy tym, kto lepiej używa haków. Co to za satysfakcja wygrać na hakach z kimś? Lepiej jak wygrasz bez haków i nazywają cię hakerem, to jest dopiero satysfakcja. O, pytanie 11. Czy laptop za hajs z YouTube'a? Jak już mówiłem w poprzednim pytaniu, niestety nie. Jak rodzice zareagowali... zareagowali rodzice, że zostałeś ojcem? Pytanie skopane z dupy, ale okej. Jak zawsze. A jak mieli zareagować? 500 plus i 6 dzieci, tak, to jest ten świat. Ha, żartowałem, oczywiście nie jestem ojcem. Jak na razie to tylko mam ojca. Pytanie 13. Jak spędzasz święta? Spędzasz święta kiedyś, a teraz? No kiedyś wiadomo, z rodziną, znaczy zależy które święta, ale załóżmy, nie wiem. No ogólnie to z rodziną, zawsze wiadomo, coś tam się działo. Jakiś obiad, tak dalej, czy kolacja, whatever, zależy od święta. No a później to wiadomo, jak się było łebkiem, to się szło gdzieś coś, żeby chlapnąć, a nawet i na pasterkę, chociaż czasem nawet nie byłem w jednej trzeciej drogi na pasterkę, a już mi się cofało. A teraz to i z rodziną, a czasami nawet i przy laptopie, ale to bardzo rzadko mi się zdarza. Chyba, że mam coś bardzo, bardzo ważnego. Pytanie 14. Czy kobiety masturbują się tak samo często jak mężczyźni? Pewnie nie inaczej jak tak, mimo tego, że tego nie chcą powiedzieć ci. Kłamią, bo im to wstydnie. U mężczyzn to whatever. Przyjdzie i ma, że tak powiem, wyjebane. A one? Nie, 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 a Bóg wszystko widzi. Jaką masz ulubioną potrawę? Pytanie 15. Kurwa. Tak, ziemniaki z frytkami i chleb z dżemem. Tak, to jest moja ulubiona potrawa. Czy kiedyś srałeś w szkole? Powiedzmy, że robiłem kupę. To jest tragedia. Jak to wszyscy wiecie, w szkole nie da się czegoś takiego zrobić. To jest tragedia. Przesunę dalej. No kurwa, choćbyś chciał, to i tak nie dasz rady. Chyba, że już masz się zesrać w gacie, no to ryzyk fizyk. Ewentualnie, jak to mówią, na małysza. Pytanie 17. Co byś zmienił w swoim życiu, gdybyś mógł? Nie wiem, o co tu mogło chodzić dokładnie, ale gdybym mógł, to chciałbym nie mieć jakichkolwiek uczuć lub ich nie odczuwać. To byłoby bardzo przydatne w życiu. Bo gdybym chciał wszystko zmieniać, to brakłoby mi czasu, a złotej rybce kurwa życzeń do spełniania mi, albo jej też czasu i by jebła na zawał. 18. Kiedy po raz pierwszy było cię stać na twój PC, ewentualnie lapek pierwszy? A nie wiem, kurwa, jakoś w wieku 19 lat chyba, jak mnie skleroza nie mieli, przy 20, jakoś tak już mi się zachciało, że mówię, chuj, kupię sobie i mnie stać, mam hajs, stać mnie, kupię sobie, a tak to szło na inne pierdoły. Siłownia i tak dalej, i tak dalej.
Mniej więcej tak to mi wychodziło. Pytanie 19. Jak tam twój team? Chodzi mi o gry. No, mój team z gier, po tym jak nie grałem, co się dało zauważyć, no trochę się posypał, ale mimo to utrzymuję z nim cały czas kontakt. Kto był twoim idolem w dzieciństwie? Moim idolem w dzieciństwie był ktoś, kto nie potrzebował niczego, żeby włosy stały dęba na głowie. Świecił się jak kurwa Las Vegas nocą. I jak każdy facet bał się swojej żony. Czy wiecie, o kogo mi chodzi? Oczywiście o Son Goku. No więc lecimy dalej. 21 pytanie. Kurwa, to pytanie będzie niszczyć moje życie teraz przez cały czas. Tutaj mnie pocisnął ten ktoś. Albo grupa osób, która wymyśliła to pytanie. Czy ciężko wyjść z brązu w LoLu? Nie wiem. Ja jedyne co przez tą grę to wychodziłem z pokoju i z domu ewentualnie. Bo dobiłem tam cały chyba 14 level? Jak mnie skleroza nie myli. Santos, czy dla kogoś zmieniłbyś... byś na przykład swoją fryzurę? Nigdy w życiu. Po co się zmieniać? Jak ktoś cię nie akceptuje takim, jakim jesteś, no to... nie ma się co okłamywać. Powinien sobie poszukać gdzie indziej znajomych, kolegów, czy whatever. O kurwa, 23 pytanie zagina mnie całkowicie. Papierosy, VS, alkohol. Oczywiście nie popieram ani jednego, ani drugiego, żeby promować tym prędzej. Och. I to cię zabije prędzej czy później. I to sprawia choroby i tak dalej. I to zdziera z ciebie kasę. Od papierosów mamy żółte zęby. Jebie ci spyska i do tego śmierdzi ci cała łapa jak palisz. No po alkoholu nie jebie ci może rękę, chyba że się nim oblejesz. Jebie ci na pewno spyska. No i do tego masz kaca na drugi dzień. Albo nie, zależy jak pijesz i jak żyjesz. I do tego nie możesz nic praktycznie robić po alkoholu. Ale nie polecam oczywiście niczego, ale mniejszym złem chyba będą papierosy. Pod względem tego, że możesz po nich pracować, jeździć i tak dalej. No chyba, że ktoś jest tak już kurwa rozpalony biednie, że musi tak kurwa często palić, musi wstać. No to wiadomo, jakbyś miał takiego pracownika, no to on w przeciągu 8 godzin musi na przykład co 2 godziny i zapalić, no to kurwa ty na nim tylko tracisz, nie? Bo on musi zapalić, on nawet nie będzie szedł kurwa jebany jeść na przerwie, tylko pójdzie kurwa i zapali. Choćby miał się zesrać kurwa, to pójdzie i zapali. Stanie rano, choćby miał nie jeść kurwa, nie wiem, nie srać czy czegoś tam, on pójdzie i zapali kurwa. Wiem, bo znam takich ludzi kurwa, on tak ma, oni tak mają kurwa, przepraszam. No. 24. Czy chciałbyś mieć taką formę jak rok temu? Formę pod względem kondycyjnym czy pod względem sylwetki, bo pod względem i kondycji to jakoś specjalnie bym chciał, a pod względem sylwetki wiadomo, mogło być lepiej niż jest teraz, ale spokojnie da się to naprawić, będzie jeszcze lepiej. Chciałem mieć w końcu nabrać masę, bardzo szybko udało mi się to, no niestety nie aż tak szybko, ale i tak udało się szybciej niż myślałem. Teraz zostało tylko dorzeźbić niektóre części ciała. I będzie git. 25 pytanie. Czy gdybyś miał, kurwa. Się rozpisał wybór być szczęśliwym czy bogatym. Gdybym miał pieniądze, pewnie bym szczęśliwy. Ale jak już mówiłem wcześniej, pieniądze szczęścia nie dają. Jeszcze by mi korba odjebała do łba. Także szczęśliwie można być bez pieniędzy, ale wiadomo, są w życiu potrzebne.
Ale gdybym miał na przykład, to pytanie jest trochę tak nie do końca dobrze sformułowane, gdybym miał na przykład mieć pieniądze, ale nie być szczęśliwym, to osobiście wolałbym być szczęśliwym, a pieniędzy nie mieć. 26. Jest ktoś taki, komu oddałbyś, gdybyś umierał jakiś organ, na przykład nerkę? Oczywiście, każdemu potrzebującemu oddałbym swój organ, bo gdybym już umierał, raczej nie byłby mi do niczego potrzebny, a jeżeli komuś miałby pomóc albo uratować życie, no to czemu bym miał tego nie zrobić? Zastanów się tak logicznie. Musimy lecieć niżej. Czy jesteś poważnie chory, czy to jakaś ściema? Byłem, ale przeżyłem, żyję. Dzięki, że pytacie. Dałem radę, zwalczyłem to gówno. Już jest dobrze. Nie ma to tamto. Miło wiedzieć, że ktoś się tym zainteresował. 28. pytanie. Jaką masz petardę w łapie? Stary, nie mam petard. Nie mam, nie handluję, nie sprzedaję, nie mam petard. I 25. już jest ten. Na nie w sumie odpowiedziałem, jak widzę. Paliłeś marihuanę, jak byłeś w NL, czyli Holandii? Oczywiście, że nie paliłem. Bo to gówno. Jak wszystko inne, ale to już jest w ogóle syf, gniła i mogiła. Nie polecam i nie pozdrawiam. Tak jak i wszystkiego. 30. pytanie. Po co ci tyle broni? Do zabawy oczywiście, a po co mi tyle broni? Każdy ma jakieś hobby. Ja na przykład kolekcjonuję broń. Używam, strzelam, a jak mi się nie podoba albo mi się znudzi, to sprzedaję, kupuję inną i tak w koło. Teraz aktualnie na przykład nabyłem sobie nowy łuk. Niestety nie taki jak chciałem, myśliwski, ale jeszcze do tego będę dążył później. A mimo to ma fajne, ostre groty, ten, który teraz nabyłem. I cały czas, jak mam tylko jakąś wolną chwilę, taką dłuższą, około godzinki, mimo że mam czasu w chuj, jeszcze raz w chuj, jeszcze, już niedługo, ale jeszcze mam, no to po prostu jakoś nie specjalnie mnie tak ciągnie, żeby iść sobie, ustawiać tarczę i do tego napieprzać. Ale idzie mi coraz lepiej, także oczko. No i w sumie to tyle z pytań. Przepraszam, że tak długo musieliście czekać na odpowiedź. Zapraszam do komentowania, lajkowania i im więcej łapek w górę za ten mój dzisiaj beznadziejny vlog, w sumie nie beznadziejne wypociny, chciałem powiedzieć, bo ja tego nie pisałem, tylko mówiłem. Dajcie łapkę w górę na zachętę, a postaram się następny zrobić gdzieś w plenerze, żeby było ciekawie. Dzisiaj tego nie mogłem zrobić, bo piździ jak w Kieleckim i chuja byście słyszeli, a dźwięku raczej do tego mi się nie chce dogrywać, bo mam za słaby mikrofon w laptopie. Także łapeczka w górę, jak się podobało, łapeczka w dół, jak się nie podobało, ale wtedy spalę ci dom razem z tą marihuaną, którą i tak hodujesz na strychu. Oczywiście żartowałem, wiemy, że nie hodujesz marihuany, a jak hodujesz, to lepiej to wyrzuć. Albo spal. Tylko nie wiadrem. Mówił, komentował Santos. Do zobaczenia we vlogu numer 8 w przyszłej przyszłości. Ewentualnie cofnę się w przeszłość, żeby go nagrać. Siemaneczko. Zapraszam do subskrybowania nie tylko mojego kanału, ale tych też, które gorąco polecam. Wiesz, nie potrzebuję wiele, Boże, daj mi trochę siły, bym mógł tu jakoś przetrwać na tym polu bitwy i bólu nie czuć nigdy i nigdy się nie zawieść na osobach, którym wszystko, co mogłem, to dałem. Zawsze liczyć umiałem, liczyłem sam na siebie. Wszystkie pomocne dłonie, jak róże, były zwiędłe na szyi co noc.